Edysia była radosną i pogodną kobietą. Jedyną jej wadą było to, że chciała być szczęśliwa. Zwariowała dla niego. Mówiła, że jest najszczęśliwszą kobietą na świecie, ale za wszelką cenę próbowała zdobyć pieniądze, które miały być na ten jego biznes. Żyła w stresie. Zeznawała w sądzie jej przyjaciółka. Jest 2005 rok. Edyta, bohaterka dzisiejszego odcinka, ma 31 lat. Urodziła się w Ząbkach, miasta oddalonego około 10 km od Warszawy, ale jej rodzina mieszka w Łowiczu. Jest niską szatynką o niebieskich oczach. Włosy najczęściej nosi spięte w kucyk, a na zębach ma aparat ortodontyczny. Jest normalną, niczym nie wyróżniającą się kobietą, jedną z wielu, które mijamy na ulicy. Charakteryzuje ją jednak uśmiech, który zwykle nie schodzi jej z twarzy. Jest osobą otwartą, towarzyską i komunikatywną. Ma grono serdecznych znajomych. Stara się troszczyć o najbliższych, jednak szczególna więź łączy ją z mamą, Alicją. Edyta jest absolwentką uczelni ekonomicznej. Pracuje jako księgowa w austriackiej firmie administrującej budową hotelu. Wiele czasu poświęca pracy, którą bardzo lubi. Jest ambitna i sumienna. Świetnie również radzi sobie w prowadzeniu twardych negocjacji biznesowych. Przez to szef często ją chwali i ufa, bo Edyta potrafi z łatwością wyczuć, z kim warto robić biznes. Kobieta dobrze zarabia, co pomaga jej szybko usamodzielnić się. Kupuje swoje pierwsze mieszkanie. Kawalerkę w podwarszawskich Ząbkach. Do pracy dojeżdża swoim zadbanym samochodem Volkswagenem Polo. W 2005 roku jej sytuacja materialna jest bardzo dobra. Jednak Edyta nie jest osobą, która żyje ponad stan. Owszem, nie żałuje sobie pieniędzy na ciuchy oraz wizyty w dobrych restauracjach, ale nie jest rozrzutna. Nie lubi również pożyczać pieniędzy, choć często pomaga finansowo swoim rodzicom, którzy żyją w Łowiczu. Jednak pomimo tego, że najbliżsi uważają Edytę za kobietę towarzyską, dbającą o innych, ambitną i spełnioną w pracy, to sama nie czuje się najlepiej. Jej samoocena jest bardzo niska. Mimo osiągania sukcesu w życiu zawodowym, najbardziej pragnie ustabilizować również swoje życie prywatne. Pomimo dużego grona znajomych, czuje się samotna. Do pełni szczęścia brakuje już tylko drugiej połówki. Marzy o stabilizacji i założeniu rodziny. Chciałaby już wyjść za mąż, jak jej siostra Justyna. Jej poprzednie związki nie były na tyle poważne, aby móc przedstawić partnera swoim rodzicom. Edyta ma bliską przyjaciółkę Violę. Kobieta doskonale wie o marzeniach przyjaciółki związanych z znalezieniem miłości życia. Swojego czasu próbowała pomóc jej i doradzała Edycie, aby ta założyła konto na portalu randkowym, bo w końcu ona sama poznała tam swojego partnera. Także kto wie, może i jej przyjaciółce dopisałoby szczęście. Kobiety rozmawiały długo na ten temat. Edyta nie była jednak do tego przekonana. Z biegiem czasu, po długich namysłach, zgadza się i prosi koleżankę o pomoc w założeniu konta na popularnym wtedy serwisie randkowym sympatia.pl. Kobiety wykupują abonament i zakładają profil. Początkowo rozmowy, które Edyta prowadzi z mężczyznami na portalu randkowym, nie wzbudzają w niej żadnych większych emocji. Nie spotyka nikogo, do kogo mogłaby poczuć coś więcej, z kim mogłaby spełnić swoje marzenie o założeniu rodziny. Konwersacje, które prowadzi, to zazwyczaj luźne, nic nieznaczące rozmowy. Spotyka się nawet z kilkoma mężczyznami, jednak nie wychodzi z tego nic poważnego. To wszystko zmienia się 13 września 2005 roku. Na ogłoszenie Edyty odpowiada mężczyzna o pseudonimie Attila.
Na zdjęciu kobieta widzi wyluzowanego faceta z długimi włosami. Ma szeroki uśmiech, widoczne bicepsy. Stoi w samych szortach, a w rękach trzyma wielką rybę. Za nim w tle znajduje się piękne jezioro. Mężczyzna pisze. Cześć, nie bardzo wiem, co mam napisać na początku, ale dopiero się zarejestrowałem i nie wiem dokładnie, jak to działa. Nazywam się Arek i mieszkam w Warszawie. Zapisałem się, bo trochę znudziło mi się już bycia w pojedynkę. Teraz, mając 30 na karku, chciałbym mieć kogoś bliskiego. Jestem romantycznym chłopakiem, który poszukuje odrobinę szczęścia w życiu. Mieszkam i pracuję w Warszawie. Wykształcenie wyższe, to znaczy wcześniej studiowałem na AWF, a teraz na wyższej szkole prawa i administracji. Zainteresowania, biznes i gospodarka. Nie mam problemu z brakiem pieniędzy. Marzę o wesołej, sympatycznej dziewczynie, która ceni szczerość i czas spędzony we dwoje. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, odpisz. Edyta wyraźnie zainteresowała się mężczyzną o tajemniczym pseudonimie, więc postanawia odpowiedzieć. Podaje swój adres mailowy. Po kilkunastu minutach rozpoczynają rozmowę. Edyta opisuje siebie jako osobą otwartą, szczerą, pozytywnie nastawioną do świata. Jest optymistką, ale twardo stąpa po ziemi. Dodaje, że nie jest przekonana, że na tego typu stronach można znaleźć miłość, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować. Arek dodaje kilka informacji o sobie. Między innymi mówi, że jest wnukiem znanego reżysera Stanisława Barei, twórcy takich klasyków filmowych jak Miś czy Brunet wieczorową porą. Jego mama jest lekarzem, a ojciec ma własną firmę budowlaną. Jednak jego rodzice po sprzedaży domu w Warszawie wyprowadzili się do miejscowości Trabucco we Włoszech, a on został w Warszawie razem z babcią, aby opiekować się nią i pomagać w codziennych obowiązkach. Arek ma własną firmę, którą założył z kolegami. Zajmują się zakładaniem internetu w biurowych budynkach. Lubi spacery w Parku Wilanowskim, często chodzi do Muzeum Narodowego. Ma młodszą siostrę Anię, która podobnie jak jego rodzice mieszka we Włoszech. Ma psa wilczura, który wabi się Cody, ale jest obecnie w Trabucco z jego rodziną. Wspomina również o opalaniu w Chorwacji, gdy zaciągnął się do oddziałów ONZ. Lubi gotować, zna się na winach. W domu ma nawet piwniczkę specjalnie stworzoną do przechowywania tego trunku. Zaopatruje się bezpośrednio we włoskich winnicach podczas odwiedzin u rodziny. Edyta i Arek wymieniają się numerami telefonu. Następnego dnia znowu do siebie piszą. Ona opowiada o firmie, w której pracuje, a Arek opowiada, że właśnie ta firma chciała kiedyś współpracować z jego ojcem, który prowadzi inwestycje budowlane na dużą skalę. Arek rozpoczyna również temat swojej byłej dziewczyny Ani, z którą rozstał się przez jego częste wyjazdy. Opowiada również, jak ciężko przeżył ich rozstanie oraz, że z tego powodu był nawet na medytacjach w klasztorze Natsu. Dodaje, że już go to nie boli, ale czuje się samotny. Po wielu przeprowadzonych rozmowach postanawiają się w końcu spotkać. Jest ciepły jesienny dzień, 25 września 2005 roku. Edyta i Arek spacerują aż 4 godziny po skępie potockiej. Po spotkaniu Edyta zdaje relację z randki swojej przyjaciółce Violi. Pisze do niej na gadu-gadu. Dobrze zbudowany, to po treningach. Troszkę wyższy ode mnie, ale nie za dużo. Bardzo spokojny, ciepły, z poczuciem humoru, mający ogromną wiedzę z historii i mitologii. Po prostu humanista. Raczej domator. Uwielbia spacery, długie rozmowy. Nie jest typem imprezowicza. Nie cierpi marketów, lansowania się, wykorzystywania. Nie umie tańczyć. Wreszcie jakiś normalny chłopak z poważnym podejściem do życia. Bardzo lubi dzieci i chciałby mieć swoje. Edyta zwierza się przyjaciółce, że dostała od Arka różę, którą niespodziewanie wyciągnął spod kurtki. Zapewnia ją, że nie jest to mężczyzna, który szuka przygody. Ma bardzo poważne podejście do życia. Wyjaśnił jej również znaczenie jego niku na sympatii, Attila. Attila to nazwa przywódcy Hunów, który rozbił Cesarstwo Rzymskie. Spotykają się po kilku dniach kolejny raz. Edyta zaprasza Arka do siebie na kolację. Specjalnie przygotowuje dla niego lasagne, a Arek przynosi wino, które sam butelkował we Włoszech. Edyta nazajutrz pisze do przyjaciółki. Przyjechał z różą,
No i wiesz, został do rana. W czasie śniadania powtarzał, co ty ze mną zrobiłaś? Przewróciłaś mi świat do góry nogami. Dał mi karteczkę, żebym odczytała, gdy już wyjdzie. Napisał, kocham cię. Chcę ci otworzyć drzwi do raju. Boże, jaka jestem szczęśliwa. Słuchaj, pędzę, jestem cholernie spóźniona. Po miesiącu znajomości Arek oświadcza się Edycie. Rezerwuje termin w Urzędzie Stanu Cywilnego na 17 grudnia 2005 roku, a Edyta w listopadzie wyznacza termin na przymiarki sukni ślubnej. Jest pewna, że czekała na niego całe życie. Zawiesza nawet swoją stronę na serwisie randkowym sympatia.pl. Koleżankom i znajomym w pracy mówi, że jest zakochana, a w grudniu bierze ślub. Jednak, co ciekawe, Arek nie chce, aby Edyta komukolwiek mówiła o ich znajomości. Tym bardziej o ich zaręczynach. Zastrzegł również, aby nikomu nie mówiła o tym, kim jest, czym się zajmuje i jak wygląda. Miał pozostać całkowicie anonimowy. Jak tłumaczył to Arek, chciał sam zrobić wszystkim niespodziankę wiadomością, że się pobierają i aby bliscy Edyty sami wyrobili sobie opinię o nim, poznając go osobiście. Oficjalne spotkanie z rodziną miało się odbyć 19 listopada. Arek miał wręczyć wtedy Edycie rodowy pierścionek, który miała przywieźć z Włoch mama Arka. Choć ich życie wyglądało na sielankę, w końcu zaręczyli się i wszystko szło w wymarzonym dla Edyty kierunku, to Arkadiusz zaczął coraz częściej odmawiać spotkań, które proponowała Edyta. Tłumaczył to brakiem czasu, nawałem pracy, kolejnymi zleceniami. Przerywał nawet ich rozmowy telefoniczne, mówiąc, że nagle padła mu bateria. Jednak i tak stale zapomniał w wiadomościach Edyty o swojej miłości. Mówił jej, że nieźle nim zakręciła oraz składa obietnicę, że nigdy jej nie zawiedzie. Edyta zaczyna zalewać Arka miłosnymi SMS-ami. Przepisuje w nich treści romantycznych wierszy, piosenek. Możliwe nawet, że niektórych z nich wymyśla sama. Ich związek opierał się na przyciąganiu, odpychaniu i ponownym przyciąganiu. W czasie tej krótkiej znajomości para wymieniła ze sobą dziesiątki wiadomości, SMS-ów, maili. Nie byli jednak w stałym kontakcie. Arkadiusz, tak jak już wspominałam wcześniej, często unikał spotkań z nią. Odmawiał również zostawania u niej na noc. Tłumaczył to wyjazdami służbowymi oraz tym, że jest zmęczony. Gdy Edyta nie mogła skontaktować się z Arkiem, pisała mu wiadomości, że dostaje szału i że odchodzi od zmysłów. Edyta zaproponowała mu nawet, aby z nią zamieszkał, jednak on odmówił. Była tym wyraźnie zawiedziona. Pomimo tego związek cały czas się rozwijał. Kobieta domyślała się, że biznes dla Arkadiusza jest po prostu najważniejszy. Edyta jako skrupulatna księgowa, która do wszystkiego doszła w życiu sama, potrafi to zrozumieć. Przedsiębiorczość mężczyzny musiała zrobić na niej nawet większe wrażenie niż to, że był wnukiem Stanisława Barei lub to, że pochodził z bogatej rodziny. Pewnego dnia podczas rozmowy Arkadiusz opowiada Edycie o transakcji, nad którą pracuje już od dłuższego czasu. Arek nazywa ją interesem życia. Chodzi o kupno w Niemczech sprzętu komputerowego, aby później sprzedać go z dużym zyskiem na polskim rynku. Zapewnia, że będą to szybkie, łatwe i pewne pieniądze, które przeznaczą na wspólne i większe mieszkanie, a za resztę zorganizują wielkie, huczne wesele we Włoszech. Wszystko brzmi pięknie jednak, jest jedno ale. Arek przelał tytułem kaucji sprzedającemu 78 tysięcy złotych, a brakowało mu jeszcze 60. Kontrahent zastrzegł, że jeśli nie wpłaci reszty pieniędzy w listopadzie, to zaliczka przepadnie. Nie musiał długo namawiać Edyty na to, by mu pomogła. Kobieta nie miała takich pieniędzy na koncie, ale była to dla niej kwota możliwa do uzyskania. Nie wyobrażała sobie nie pomóc swojemu ukochanemu, a wizja kupna wspólnego mieszkania jeszcze bardziej ją do tego motywowała. Arek oczywiście zobowiązał się do oddania pożyczonych pieniędzy, jak tylko dobije targu. Oczarowana Edyta postanawia pomóc mężczyźnie. Zakochana w nim ślepo robiła wszystko, by zdobyć pieniądze, dzięki którym mieli żyć długo, szczęśliwie i dostatnio. Transakcja miała się sfinalizować 10 listopada 2005 roku w czwartek.
Tego dnia mieli rozpocząć również wspólnie spędzony długi weekend, świętując przy okazji odniesiony sukces. 19 października Edyta dostaje dziwnego maila o treści. Hejka Edyta, pewnie nie wiesz kim jestem, więc się przedstawiam. Nazywam się Ania. Zastanawiasz się, czego chcę od ciebie? Otóż, jak osoba miła i wrażliwa, chcę ci pomóc. Dobrze rozumiesz? Pomóc. Przez przypadek wpadł mi w rączki twój adres mailowy. Wiem, że od dłuższego czasu spotykasz się z Arkiem, ale uwierz mi, to nie ma sensu. Byłam z nim dłuższy czas, kilkanaście miesięcy temu i wiem, że na pewno do mnie wróci. Po prostu chcę ci oszczędzić stresu i proszę cię, żebyś odpuściła sobie. Zapewniam cię, cukiereczku, że ja nie odpuszczę. Już w tej chwili jestem Arkowi potrzebna. To ja pomogę mu zrealizować jego marzenia i cel. Mam na myśli pewną transakcję finansową. To niewygórowana cena za szczęśliwe życie, prawda? Teraz wyjeżdżamy we dwoje na kilka dni i postaram się, aby ten weekend na długo mu zapadł w pamięci. Ślę serdeczne pozdrowienia. Aneczka. Edyta przez tajemniczą Anię zostaje jeszcze bardziej zmotywowana do zbierania potrzebnych pieniędzy. Postanawia uprzedzić swoją rywalkę i wziąć kredyt pod hipotekę swojego mieszkania. Uprosiła też szefa, aby poręczył za nią w kasie zapomogowej. Edyta z Arkiem każdego dnia zdają sobie raport z tego, ile Edycie udało się zdobyć pieniędzy, a co Arkowi udało się załatwić. 21 października Edyta decyduje się spotkać ze swoją mamą Alicją i wyjeżdża w tym celu na jeden dzień do Łowicza. Matka Edyty, widząc ją w progu drzwi, od razu wiedziała, że wydarzyło się coś ważnego. Edyta wydała się być bardzo szczęśliwa. Opowiedziała mamie o Arku, jednak nie przyznała się do tego, że poznała go przez internet. Powiedziała, że poznała go przez wspólnych znajomych. Mamie Edyty wiele rzeczy wydawało się być bardzo podejrzanych. Wnuk sławnego reżysera, z bogatego domu, ma własną firmę, a jeździ starym polonezem. Edyta oczywiście broniła cały czas ukochanego, mówiąc, że on nie przywiązuje uwagi do rzeczy materialnych. Mama chciała wiedzieć, gdzie będą mieszkać po ślubie. Edyta wytłumaczyła wtedy, że chcą kupić większe mieszkanie, bo, cytuję, dla takiego światowca to za mała przestrzeń. Później mieli się przenieść do 200-metrowego mieszkania jego ciotki, która przekazała mu je w zamian za opiekę nad nią. Mama Edyty miała złe przeczucia, jednak córka uspokajała ją i mówiła, że naoglądała się za dużo kryminałów i wszystko widzi w czarnych barwach. Edyta nie przyznała się Arkowi, że widziała się z mamą. Postanowiła również zwierzyć się swojej przyjaciółce Violi. Mówi jej, że czasami Arek dziwnie się zachowuje. Jednego dnia nienaturalnie z nią pisze, z dystansem, oschle, a następnego dnia wszystko jest normalne, wszystko jest tak jak było. Przyjaciółce od początku nie pasowała ta znajomość. Widziała dużo nieścisłości. Chciała nawet sprawdzić jego firmę, jednak miała za mało danych. Kobiety nie mogły dokładnie przeanalizować tematu, ponieważ Viola wyjeżdżała do Paryża. Miały się więc spotkać dopiero po jej powrocie, po 10 listopada. Edyta nie brała do siebie słów przyjaciółki. Musiała się skupić w końcu na interesie Arka, aby pomóc mu zdobyć potrzebne pieniądze. Cel zostaje osiągnięty. Kobiecie udaje się zebrać całą sumę. W PKO wzięła kredyt na 24 tysiące. W PKO SA prawie 19 tysięcy. Kolejne 10 dostała z własnej firmy i jeszcze 10 od ciotki. Pomogli też kolega, który pożyczył Edycie 5 tysięcy, siostra pożyczyła 3 i przyjaciółka 2 tysiące. Udało jej się zebrać ponad 70 tysięcy złotych. Nadchodzi listopad. Arkadiusz wyjeżdża do Niemiec, by sfinalizować transakcję. Edyta dzień przed jego wyjazdem przelewa mu na konto wszystkie pieniądze, które dla niego zgromadziła. W dniu transakcji, według spostrzeżeń kolegi z pracy, była bardzo niespokojna. Co chwilę odrywała się od papierów, aby zadzwonić do Arka. Zwykle pracowita, tym razem siedziała na telefonie i palcem śledziła na mapie każdy ruch ukochanego. Andrzej, współpracownik Edyty,
Ponadto dziwił się, że nie było żadnych umów dotyczących tej transakcji. Absolwentka uczelni ekonomicznej została jednak głucha na jego rady i dalej z zaangażowaniem śledziła postępy. Edyta powiedziała znajomemu z pracy, że została zaproszona przez Arka na romantyczną kolację, która miała zwieńczyć ich wspólny sukces. Mieli spędzić cały długi weekend razem w mieszkaniu wynajmowanym przez Arka przy ulicy Magiera na warszawskich Bielanach. Była tym bardzo podekscytowana. Początkowo umawiali się na 9 listopada, ale Arkadiusz nie zdążył wrócić z Kostrzyna. Przesunął kolację z uwagi na opóźniającą się transakcję. Edyty to jednak nie zniechęciło i cały czas szykowała się na kolację z ukochanym. Wyszła z pracy po godzinie 16 i pojechała prosto do Arkadiusza. Tego dnia Edyta była ostatni raz widziana przez kolegów i koleżanki z pracy. Przez cały długi weekend telefon Edyty milczy. Jednak najbliżsi są przekonani, że po prostu wraz z ukochanym zapomnieli o całym świecie, jak to bywa wśród zakochanych. 14 listopada w poniedziałek rodzina i bliscy Edyty nadal próbują się z nią skontaktować, jednak cały czas słyszą tylko komunikat, że abonent jest poza zasięgiem. Następnego dnia we wtorek siostra Edyty, Justyna, jedzie do biura siostry, do jej pracy. Dowiaduje się, że Edyta nie przyszła do pracy, nawet nie zadzwoniła, że jej nie będzie. Viola dowiaduje się, że Edyta nie była na przymiarce sukni 12 listopada. Dodatkowo w Urzędzie Stanu Cywilnego nie było żadnej rezerwacji Arka na datę 17 grudnia. W środę rodzina Edyty wraz z Violą, jej przyjaciółką, która zdążyła wrócić z Paryża, postanowili iść pod dom Edyty. Nie mieli kluczy, dlatego obchodzili blok dookoła. Spotkali po drodze dozorcę, próbowali go podpytać, czy nie widział on może nic podejrzanego w długi weekend, czy nic się nie działo. Jednak ten zaprzecza i mówi, że weekend minął spokojnie i nic się nie działo. Postanawiają więc iść na policję i złożyć oficjalne zawiadomienie o zaginięciu kobiety. 15 listopada 2005 roku Jerzy i Alicja Wieczorek pojawiają się na komisariacie w Ząbkach. Czekają na korytarzu, podczas gdy do tablicy z osobami zaginionymi podchodzi młody, długowłosy mężczyzna. Pyta napastliwie jej rodzinę, czy wy jesteście od Edyty? Oni nie odpowiadają. Arek atakuje ich krzycząc, że a co myślicie, że ja coś zrobiłam jej? Ja jestem wnukiem Barei, studiuję prawo, mam alibi. Ojciec Edyty pyta mężczyznę, jak się nazywa. Arek przedstawia się. To jest pierwszy raz, kiedy bliscy Edyty poznają osobiście jej narzeczonego. Nie wspominają tego spotkania dobrze. Według nich mężczyzna był niechlujny i sprawiał wrażenie zdenerwowanego. Matka kobiety zeznała później oczywiście, że zachowywał się, jakby był niezrównoważony psychicznie. Podczas rozmowy nerwowo przykładał klucze z ręki do ręki. Mieszkanie Edyty zostaje sprawdzone przez policję i straż pożarną, jednak nie ma żadnych śladów włamania, jest czysto, panuje ład i porządek. No i oczywiście kobiety nie ma w domu. Justyna, siostra Edyty, zauważa, że brakuje laptopa i biżuterii. Rodzice Edyty zaczynają poszukiwania na własną rękę. 23 listopada udają się do Człuchowa, gdzie korzystają z pomocy słynnego jasnowidza pana Jackowskiego. Mówi on im, że ich córka żyje, przebywa w złych warunkach, ale wszystko dzieje się to za jej przyzwoleniem, na jej własne życzenie. Dziewczyna znajduje się w Warszawie, przy ulicy, która jest wybrukowana kocimi łbami, w jednym z dużych bloków. Obok niej pan Jackowski widzi podejrzanego mężczyznę. Określa go jako narkoman, kombinator. Mówi, że dopuścili się razem jakiegoś oszustwa. Po tej wizji policja penetruje wszystkie ulice w Warszawie z przedwojennym brukiem. Jednak nigdzie nie stał żaden pojedynczy blok, który opisywał właśnie jasnowidz. Rodzice również po raz pierwszy zdecydowali się skontaktować z Arkiem.
w końcu był to narzeczony ich córki i to on widział ją ostatni raz. Arek podczas rozmowy zapewnia ich, że nie miał wobec ich córki żadnych poważnych planów matrymonialnych oraz zaprzeczył, że miał pożyczać od niej jakiekolwiek pieniądze. Natomiast powiedział, że to on pożyczył jej 30 tysięcy złotych. Na tą okoliczność spisali nawet umowę. Jeśli chodzi o dzień zaginięcia Edyty, to Arkadiusz mówi, że Edyta nigdy nie dotarła na miejsce spotkania. Widział się z nią między godziną 17 a 18, ale później jednak się rozstali. Więcej się z nią nie widział ani nie kontaktował. Taką wersję podał również policjantom. W rozmowach podkreślał, że ma bardzo duży żal do Edyty za to, że zniknęła po tym, jak pożyczył jej pieniądze. On sam teraz nie może przez to opłacić studiów. Groził rodzinie Edyty, że ma znajomego prokuratora i że zna się na prawie i nic mu nie grozi, a poza tym ma alibi. Rodzina uważa i podtrzymuje tą wersję, że prawdopodobieństwo, że Edyta wyjechała i nie poinformowała ich o tym, ani właśnie rodziców, ani siostry, czy pracodawcy. W końcu wiemy, że Edyta była bardzo wzorowym pracownikiem, także niepojawienie się w pracy było po prostu do niej niepodobne i przeczył temu charakter kobiety oraz to, w jaki sposób do tej pory żyła, w jaki sposób tutaj kontaktowała się z rodziną, czy właśnie miała jakby tutaj kontakt ze swoim szefem. Nie mogła również pożyczyć pieniędzy od Arka, ponieważ jak wspominałam na samym początku, sytuacja materialna kobiety była bardzo dobra i no nie miała takiej potrzeby, aby pożyczać pieniądze od swojego narzeczonego. Rusza policyjne śledztwo w sprawie zaginięcia Edyty Wieczorek. Na początku pod lupę zostaje wzięty Arkadiusz B. W końcu to on ostatnio widział się z kobietą. W pierwszym przesłuchaniu jednak zaprzecza, aby miał się wówczas z Edytą spotkać. W trakcie ponownego przesłuchania potwierdza. Stwierdza, że do romantycznej kolacji jednak nie doszło, ponieważ przeszkodził temu nieoczekiwany powrót jego matki. Zmieniał on jednak wersję wydarzeń parokrotnie. Jego zachowania w trakcie śledztwa również bywały niespójne. Przed policjantami odgrywał on rolę zatroskanego narzeczonego. Bardzo często bywał na komisariacie w Ząbkach, interesował się śledztwem, pytał o postępy oraz pomagał w poszukiwaniach. Zawsze był spokojny i opanowany, zupełnie odwrotnie co do kontaktów z rodziną Edyty. Upominał się o zwrot pieniędzy, które miała od niego pożyczyć. Arek kilkukrotnie sam zgłasza się na komisariat policji, dopytuje o postępy w śledztwie, zapewnia, że nie pamięta, kiedy ostatni raz widział się z Edytą, ale na pewno nie było to 10 listopada. Ponadto pokazuje umowę, z której wynikało, że pożyczył Edycie 38 tysięcy złotych. Arkadiusz wydał się na tyle wiarygodny dla policjantów, że puścili go wolno, myśląc, że padł on po prostu ofiarą oszustki matrymonialnej. Kolega z pracy Edyty, Andrzej, opowiada policjantowi o dziwnej rozmowie z Arkiem. Narzeczony kobiety wypytywał się, czy Edyta dała jakiś znak życia, czy kontaktowała się z nim. Powiedział, że szuka jej od czwartku i że jest zaniepokojony jej zniknięciem i że pożyczył jej dużą sumę pieniędzy. Andrzej odpowiada, że przecież byli umówieni na rozliczenie transakcji z Niemiec. Jednak Arek nic nie odpowiedział i wyszedł. Mieszkanie Liliany i Arka, Liliana to jest mama Arkadiusza, zostaje przeszukane przez policję. Natykają się oni na nieprawdopodobny brud, zwłaszcza w pokoju Arka. Dodatkowo znaleziona zostaje umowa wynajmu mieszkania kawalerki od 8 listopada 2005 roku w dzielnicy Warszawa-Żoliborz, spisana na Arkadiusza. Ponadto policja znajduje karty kredytowe do 7 banków, pierścionki, 2 obrączki, amunicję gazową oraz wojskowy nóż z ostrzem 30 cm kupionym na Allegro 5 listopada. W pokoju Arka są tylko 2 książki. Kryminologia Bruna Hołysa oraz Anatomia człowieka Adama Bochenka. Policja postanawia skontaktować się z kobietą, od której Arek wynajął mieszkanie. Kobieta potwierdziła, że takie wydarzenie miało miejsce. Arek przedstawił się jej jako pracownik pewnej firmy zagranicznej,
który został po prostu oddelegowany na kilka miesięcy do Warszawy. Arkadiusz zapłacił za miesiąc z góry, jednak pewna sytuacja ją zaniepokoiła. Otóż 23 listopada ktoś z bloku zauważył, że w jej mieszkaniu dzień i noc jest otwarte okno na oścież, pomimo tego, że na dworze padał deszcz. Właścicielka skontaktowała się z Arkiem. Ten tłumaczył się, że jest alergikiem i że dusi się przy zamkniętych oknach. Zostaje prześledzona trasa ostatnich telefonów wykonywanych przez Edytę do Arka 10 listopada. Z tego śledztwa wynika, że najpierw były to okolice jej biura, potem blok, w którym mieszkała, a na koniec okolice kawalerki na Żoliborzu. Tam telefon zamilkł. Arkadiusz zaprzeczył temu, aby Edyta kiedykolwiek była w jego kawalerce. Dodaje, że owszem, widział się z nią 10 listopada w pobliżu jego mieszkania, ale było to pod sklepem spożywczym, aby właśnie Arkadiusz mógł odwołać ich spotkanie, ponieważ matka, która miała jechać na działkę, jednak została w domu. Policja postanowiła przeszukać wynajmowaną przez Arka kawalerkę. Znajdują tam srebrną bransoletkę i perfumy Chanel w oryginalnym opakowaniu. Viola, przyjaciółka Edyty, potwierdziła, że są to prezenty, które przywiozła dla Edyty z Paryża. Arek zostaje wezwany na policję. Są oni w posiadaniu wydruków z komputera Edyty. Znajdują dowody na przelewy, które Edyta wysłała Arkowi na jego konto. Arek przedstawił policjantom nową wersję wydarzeń. Otóż miał on wysłać Edycie dwa razy po 14 tysięcy. Te 14 tysięcy, te w sumie 28 tysięcy, to były oszczędności jego życia. I ponieważ Edyta śledziła proces Baksika i wymyśliła, żeby pieniądze krążyły po bankach i zarabiały same na siebie. Arkadiusz tej zaufał swojej narzeczonej, w końcu jest ona dobrą księgową, także pomyślał, że może rzeczywiście będzie to dobry sposób na zwiększenie tej swojego kapitału. Tymczasem, jak Arkadiusz tutaj tłumaczy policji, Edyta oszukała go i po prostu zniknęła z tymi wszystkimi pieniędzmi. Policja doszła również do maila od tajemniczej Aneczki, którego tutaj cytowałam parę minut wcześniej. I tutaj następuje zwrot akcji, ponieważ Arek przyznał się, że sam go napisał, aby wzbudzić w Edycie zazdrość. Arek nie trafił jednak do aresztu, choć spotkały go pewne nieprzyjemności ze strony właścicielki kawalerki, którą wynajmował, ponieważ zerwała ona z nim umowę. Dodatkowo miała do niego pretensje, że w mieszkaniu nie ma meblościanki, a w łazience są odbarwione fioletowe fugi i ślady po zamalowaniu plan na suficie. Poza tym w ciągu tygodnia zostało zużyte tyle wody, ile u niej zużywa się w ciągu roku. Arkadiusz zostaje przesłany po raz czwarty przez policję. Zwierza się im, że był zakochany w Edycie, jednak ona boleśnie go zraniła i oszukała. Dodał, że perfumy i bransoletka, które zostały znalezione w jego mieszkaniu, to prezenty dla ukochanej od jego matki z Włoch. Zamierzał położyć się pod choinką. Policja znowu puszcza Arka wolno. 7 stycznia 2006 roku policja znajduje samochód Edyty pozostawiony na peryferiach Warszawy. Nie ma żadnych śladów wypadku. Jedyne, co policja znajduje, to karteczka odręcznie napisana przez Edytę z adresem kawalerki Arka, znajdującej się na ulicy Magiera. Podczas ponownego przeszukania policjanci rozkręcili kabinę prysznicową i znaleźli ślady w postaci brunatnej cieczy, włosów oraz wspomnianych przebarwień na fudze. Gdy ślady porównano z próbkami DNA zaginionej, okazało się, że to krew Edyty. 14 lutego 2006 roku Arkadiusz zostaje zatrzymany przez policję, jednak od tej pory na wszelkie pytania zadawane przez policję odpowiada nie wiem lub nie pamiętam. Policja podczas śledztwa odkrywa prawdziwą twarz ukochanego Edyty. Arkadiusz Pareja ma 28 lat, jest o 3 lata młodszy od swojej narzeczonej. Praktycznie wszystko, o czym mówił Arek, okazało się być kłamstwem. Stworzył obraz człowieka idealnego, człowieka, którym nigdy nie był. Jak wyglądała jego kariera? W rzeczywistości miał średnie wykształcenie. Studiował administrację publiczną w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Nie prowadził żadnej działalności.
nie pracował. Podejmował jedynie drobne prace dorywcze. Przez byłych pracodawców oceniany był jako niesumienny. Nie jest oczywiście również wnukiem sławnego reżysera. Jest jedynakiem. Mieszka z matką. Z ojcem chłopaka matka rozstała się z powodu jego pijaństwa. Mieszkają w małym mieszkaniu, które na dzień 1 stycznia 2005 roku było zadłużone na 72 tysiące złotych. Matka, owszem, pracuje w szpitalu, ale nie jako lekarz, a jako pomoc administracyjna. Pozostawał na całkowitym utrzymaniu kobiety. Nie spłacał zaciągniętego w banku kredytu. Dodatkowo obciążał kotepet. Miał jedynie samochód marki Polonez, rocznik 99, który został później zajęty przez komornika. Zmyślił, że ma psa. W miejscowości Trabucco nie ma ani we Włoszech, ani nigdzie na świecie. Jest to po prostu nazwa włoskiego producenta sprzętu wędkarskiego. Sam Arkadiusz prawdopodobnie nigdy nie był we Włoszech. Tym bardziej nie miał tam rodziny. Nie mógł również mieszkać w klasztorze nad Su, gdyż taki klasztor po prostu nie istniał. Matce Arka nie starcza do pierwszego. Stale pożycza pieniądze. Bierze w pracy zapomogi. Często odcinany jest im prąd. Spółdzielnia mieszkaniowa wystąpiła do sądu o eksmisję, jednak odrzucono ten wniosek, ponieważ matka Arka błagała o prolongatę spłaty z powodu choroby syna. Arek miał mieć białaczkę i niedawno przejść przeszczep szpiku. Oczywiście to również nie jest prawdą. Co ciekawe, Arkadiusz był krótko żonaty. Jego żona Ewa, z którą się rozwiódł. Jego żoną była Ewa, z którą się rozwiódł. Ewa opowiedziała policji o swoim małżeństwie, które uważała za traumatyczne przeżycie. Była notorycznie okłamywana. Przed ślubem Arkadiusz obiecał jej, że nie będzie musiała się martwić o pieniądze, ponieważ jego matka jest lekarzem, a ojciec ma świetnie prosperującą firmę budowlaną. Gdy prawda wyszła na jaw, Arkadiusz postanowił zostać taksówkarzem. Wyłudził z banku 24 tysiące złotych na zakup auta. Nie spłacał jednak pożyczonych pieniędzy. Żona Arka dowiedziała się ponadto, że nigdy nawet nie składał on żadnych dokumentów w przedsiębiorstwie komunikacji. Nie dostawała od niego żadnych pieniędzy na życie. Arkadiusz znęcał się nad nią psychicznie. Pewnego razu przed walentynkami otrzymała pocztą orchideę. Nie miała pojęcia od kogo. Mąż za to zrobił jej karczemną awanturę. W sądzie podczas rozwodu zapewniał, że to kwiaty na pewno od kochanka. Kobieta podczas przeprowadzki znalazła w rzeczach Arka rachunek z kwiaciarni. Policja przeszukała również twardy dysk z komputera Arka. Szukali odpowiedzi na to, co mężczyzna mógł robić całymi dniami, skoro nie pracował. Odpowiedź przyszła bardzo szybko. Otóż uwodził on kobiety, kilkanaście jednocześnie. Z analizy komputera Arkadiusza B. wynika, że przez internet rozmawiał z około 150 kobietami, chętnie wdając się w erotyczne pokaduszki na seksualnych czatach. Na samym tylko gadu-gadu miał trzy niki – Attila, Mati i Ania. A w chwili zatrzymania cztery numery komórek i kilka kont bankowych, niemal pustych. Wszystkie te kobiety poznawał na sympatii. Każdej opowiadał inną historię o sobie. Jednej mówił, że jest bogatym biznesmenem, bardzo zajętym swoją firmą. Drugiej, że ma bogatych rodziców i że nie musi pracować. A kolejnej, że szuka sensu życia i dopiero co opuścił klasztor kamerdułów. Do każdej pisał praktycznie te same wiadomości. Zmieniały się tylko niki. Gdy do Edyty pisał, że ją kocha, z inną umawiał się na spotkanie. Niektóre kobiety szantażował, że wpuści do internetu ich nagie zdjęcia, które robił podczas ich intymnych spotkań. Kobiety, które wybierał, były bardzo do siebie podobne. Zazwyczaj przyjeżdżały do Warszawy z mniejszych miejscowości i marzyły o zrobieniu kariery. Były ambitne i pracowite. Zazwyczaj miały dobrze płatną pracę na wysokim stanowisku. Arkadiusz polował też na samotne kobiety w agencjach matrymonialnych. Chciał poznać kobietę niekoniecznie ładną, ale aby go rozpieszczała i obdarowywała uczuciem. Tak oto poznał Katarzynę, studentkę medycyny. Spotkali się parę razy, jednak zachowała ona czujność, gdy przedstawił się jej jako wnuk Barei. Od razu sprawdziła tą informację i wiedziała, że to nieprawda.
Ponadto raziła ją jego niechlujstwo, tygodniami niezmieniane koszule oraz brud za paznokciami. Katarzyna zerwała z nim znajomość. Spotkała się to z dezaprobatą Arka, który nie szczędził jej przykrych słów. Powiedział jej, że nie dorównuje pięknością do jego księżniczki Ani. Co ciekawe, policja znajduje na dysku również wyszukiwane informacje o seryjnych mordercach, takich jak Jeffrey Dahmer czy Ted Bundy. Policją zainteresowała postać Ani, która często pojawiała się w wiadomościach Arka. Raz była jego siostrą mieszkającą we Włoszech, raz narzeczoną, a raz byłą dziewczyną. Policja odnalazła Anię. Okazała się być ona mężatką, matką córeczki. Bardzo prosiła o dyskrecję. Poznali się w 2004 roku w sklepie, gdzie pracowała jako ekspedientka. Arek zawrócił jej w głowie wyszukiwanymi komplementami. Była na nie łasa, ponieważ właśnie dowiedziała się o zdradzie męża. Spotykali się potajemnie. Po kilku miesiącach Ania chciała zakończyć tą znajomość. Jednak Arek straszył ją, że popełni samobójstwo. Nosił odznakę Legii Cudzoziemskiej. Jednak Ania nie wiedziała, że uszył ją sobie sam. Następnie szantażował ją upublicznieniem jej nagich zdjęć. Spotykała się więc z nim ze strachu, że mąż dowie się o jej romansie. 11 listopada 2005 roku, czyli dzień po spotkaniu Arka z Edytą, Ania spotkała się z Arkiem pod sklepem, w którym pracowała. Arek podjechał nowym zagranicznym samochodem z zadbanym środkiem. Po starym Polonezie nie było znaku. Arek tłumaczył, że auto dostał w ramach rozliczenia z dłużnikiem. Na tylnym siedzeniu zauważyła damską parasolkę. Chciał jej ją dać, ale Ania nie chciała. Kolejne spotkanie odbyło się 3 dni później. Spotkali się w Parku Wilanowskim. Tym razem Arek podjechał już swoim starym samochodem. Wstąpili do kawiarni. Arek zapewniał ją o swojej miłości. Następnie wyjął z kieszeni marynarki 2 pliki pieniędzy. Tłumaczył, że pochodzą one z firmy ojca, którą właśnie przejął. Chciał dać Ani 1 plik na przechowanie, jednak kobieta nie zgodziła się. Arek zdeklarował kobiecie, że koniec z randkami na mieście. Wynajął specjalnie dla nich mieszkanie, aby tam mogli się spotykać. Jednakże dzisiaj nie mogą iść tam, bo uwaga, coś strasznie śmierdzi, jakby trupem, i będzie musiał przez kilka dni wietrzyć. Ania potwierdziła policji, że nowy samochód, którym przyjechał Arek na spotkanie, należał do Edyty. Dodatkowo zaprzeczyła, że wysłała Edycie jakiegokolwiek maila, ponieważ nie umie posługiwać się komputerem. W feralnym dniu, kiedy Edyta zaginęła, Arek zadzwonił do niej, że zgodnie z planem wraca z Kostrzyna ze sprzętem. W śledztwie sprawdzono ten wątek. Okazało się, że chłopak nigdzie nie wyjeżdżał. W tym czasie odbierał telefony przez warszawskie nadajniki sieci komórkowej. Arkadiusz B. został zatrzymany i aresztowany, gdy ekspertyza Zakładu Medycyny Sądowej potwierdziła, że krew znaleziona w łazience wynajętym przez niego mieszkaniu należy do Edyty. Przed salą 203 w warszawskim sądzie okręgowym trwa pełne napięcia oczekiwanie. Jeden z sędziów spóźnia się. Jest godzina 9:30. Ludzi zebranych przed salą krępuje wspólne oczekiwanie. Gdy na korytarzu rozlegają się kroki, wszyscy milkną. Policjant prowadzi mężczyznę w szarym garniturze. Skute ręce, opadające na czoło półdługie włosy, spod których błyskają złote oprawki okularów. To Arkadiusz Bareja, niedoszły mąż Edyty, której rodzice czekają przed salą. Rzuca im krótkie spojrzenie i wchodzi do sali z szerokim uśmiechem, którego nikt nie odwzajemnia. Ponadto Arkadiusz Bareja jest oskarżony o ukrywanie dokumentów w Wojskowej Agencji Nieruchomości. Był tam zatrudniony na umowę zlecenia jako archiwista. Jego zarzut to również posiadanie bez zezwolenia amunicji do pistoletu gazowego. Oczywiście główny zarzut to porwanie i zamordowanie Edyty oraz oszustwo finansowe. W rozpoczętym procesie ma być przesłuchanych 200 świadków wyznaczonych przez prokuraturę. W charakterze oskarżyciela posiłkowego występują rodzice Edyty oraz jej siostra Justyna. Na rozprawie Arkadiusz nie przyznaje się do zarzutów. Non-stop notuje. Nie patrzy na nikogo. Co jakiś czas puka w plecy obrońcę i podaje mu zapisaną kartkę.
Dopiero wtedy widać, jak mocno drży mu dłoń. Matka i przyjaciółka zaginionej podczas rozprawy nie mogą powstrzymać łez. Adwokat oskarżonego uważa, że Arkadiusz nie miał motywu do popełnienia zbrodni. Mógł przecież dogadać się z Edytą w sprawie spłaty pożyczki. Nie musiał jej zabijać. Sama Edyta mogła po prostu zaginąć. Arkadiusz nie przyznaje się przed sądem do zarzucanego mu zabójstwa. Odmówił także składania wyjaśnień. Oświadczył jedynie, że dokumenty Wojskowej Agencji Nieruchomości znalazły się w jego domu przypadkowo i nie miał powodu, żeby je ukrywać. Powiedział też, iż nie wiedział, że na posiadanie amunicji do pistoletu gazowego wymagane jest pozwolenie. Wcześniej podczas przesłuchań prowadzonych przez prokuratorów mówił, że zależało mu na Edycie i nie wie, co się z nią stało. Oświadczył także, że był bity przez policjantów, którzy znęcali się nad nim i grozili mu. Jako dowód okazał osieniaczenia m.in. w miejscu nerek. Obrońca Arka wniósł o zawieszenie aresztu dla swojego klienta, jednak sąd nie przychylił się do tego wniosku, uznając, że zebrany materiał dowodowy daje duże prawdopodobieństwo, że mężczyzna dopuścił się zarzucanych mu czynów. W areszcie Arkadiusz czuje się jak ryba w wodzie, o czym świadczy treść wysłanych do matki listów. Informuje ją, że uczy się języka angielskiego, ćwiczy na siłowni, ma mnóstwo kolegów, siedzą tu także ci z Pruszkowa. Miło leci czas, tak pisze Arkadiusz do mamy. Znajomości zawarte w trakcie przebywania w areszcie Arkadiusz określa jako bezcenne. Pierwszy proces zakończył się w 2010 roku. Prokurator Małgorzata Mróz zażądała dla Arkadiusza kary dożywotniego więzienia. Wliczyła dowody obciążające oskarżonego. Mówiła o śladach krwi Edyty znalezionych w łazience wynajmowanego mieszkania, o tym, że było malowane, a lokator zużył na to kilkaset litrów wody, choć prawie tam nie mieszkał. Wskazała na książki, które stały u niego na półce. Kryminologia Brunona Hoesta i Anatomia człowieka Adama Bochenka. Według niej miał z nich czerpać wskazówki przy zacieraniu śladów. Prokurator opowiadała o tym, jak kłamał, że odbiera sprzęt komputerowy z zagranicy, gdy w tym czasie przebywał w Warszawie. Edyta Wieczorek za swoje bezgraniczne zaufanie zapłaciła najwyższą cenę, zaznaczyła prokurator. Motywacja Arkadiusza Barei zasługuje na szczególne potępienie. Obrona z kolei wnioskowała o jego uniewinnienie. Nie mam pewności, że Bareja nie zabiłby Edyty Wieczorek, ale nie mam też pewności, że ją zabił, tłumaczył adwokat oskarżonego Zbigniew Jewdokin. A żeby skazać kogoś na karę dożywotniego więzienia, trzeba mieć stuprocentową pewność, dodaje. Przypomniał, że jeden ze świadków zeznał, iż Arkadiusz miał wietrzyć mieszkanie, bo śmierdziało w nim trupem. Na tej sali też są otwarte okna. Czy to znaczy, że wczoraj w sądzie ktoś popełnił morderstwo? Pytał. W rozumieniu prawa cywilnego pani Wieczorek wciąż żyje, choć jest osobą zaginioną. Ale nawet gdyby przyjąć, że zaginęła, to na jakiej podstawie prokuratura uznała, że było to morderstwo, a nie na przykład pobicie ze skutkiem śmiertelnym? Zdaniem mecenasa Jewdokina ślady krwi znalezione w mieszkaniu oskarżonego świadczą tylko i wyłącznie o tym, że Edyta Wieczorek w tym mieszkaniu była. Mogła się skaleczyć, zadrapać. Przyznał, że oskarżony kłamał i tłumaczył, że taki był jego sposób na bycie i uwodzenie kobiet. Pod koniec lipca 2010 roku Arkadiusz B. zostaje uniewinniony. Sąd uznał, że brakuje jednoznacznego i kategorycznego dowodu, iż zaginiona Edyta Wieczorek nie żyje. Nie udało się też ustalić, że zabił ją oskarżony. Mężczyzna został jedynie skazany na 5 lat pozbawienia wolności za ukrywanie dokumentów Wojskowej Agencji Nieruchomości, posiadanie bez zezwolenia amunicji do pistoletu gazowego, a także wyłudzanie pieniędzy od kobiety. Prokuratura złożyła apelację. W marcu 2011 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wyrok w wątku oszustwa, ale uznał, że sąd pierwszej instancji musi jeszcze raz zbadać, czy Arkadiusz B. nie zabił Edyty Wieczorek. Prokuratura w ponad 30 tomach akt zgromadziła dowody na to, że w listopadzie 2005 roku najpierw wyłudził od Edyty Wieczorek kilkadziesiąt tysięcy złotych, a następnie ją zamordował. W międzyczasie umiera na serce ojciec Edyty. Matka kobiety traci wiarę w to, że Arkadiusz zostanie ukarany za to, co zrobił.
W 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się już drugi proces Arka, podejrzanego o dokonanie zabójstwa. 22 września, tuż przed wydaniem wyroku, następuje przełom. Otóż warszawska policja rzeczna odnalazła w Wiśle na wysokości miejscowości Łomna czaszkę kobiety. Leżała ona wciśnięta w muł pomiędzy kamieniami. Stało się tak, bo rok 2012 był wyjątkowo suchy, a woda w Wiśle opadła. Czaszka była zmasakrowana, pozbawiona zębów. Badaniami antropologicznymi zajmuje się profesor Bronisław Młodziejowski, kierownik Zakładu Kryminalistyki i Medycyny Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jego zdaniem czaszka leżała w wodzie kilkanaście lat. Wstępne badania wykazały, że czaszka, w której brak żuchwy i dwóch górnych jedynek, może należeć do kobiety w wieku od 35 do 40 lat. Ustala, że rekonstrukcja anatomiczna oraz analiza wszystkich cech diagnostycznych odpowiada takim samym cechom stwierdzonym na tzw. przeżyciowym, czyli wykonanym za życia, zdjęciu Edyty Wieczorek. W sprawozdaniu profesora jest napisane, że z dość wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić, że dowodowa czaszka pochodzi ze zwłok Edyty Wieczorek. Uszkodzenia czaszki mogą świadczyć o urazie mechanicznym. Zdaniem śledczych odnalezienie czaszki może stanowić przełom w procesie, bo linia obrony oskarżonego bazowała m.in. na przekonaniu, że Edyta Wieczorek żyje, ale zerwała kontakt z bliskimi i gdzieś się ukrywa. Nie bez znaczenia jest i to, że właśnie nad Wisłą po raz ostatni logował się do sieci telefon komórkowy kobiety, mówi jeden ze śledczych. Prokuratora złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie oskarżonego w tej sprawie, Arkadiusza B. Śledczy uzasadniał to tym, że oskarżony, wiedząc o znalezieniu szczątek ofiary, może się ukrywać. Od ponad 2 lat w końcu przed sądem zeznaje z wolnej stopy. Już od dawna nie mieliśmy nadziei, że Edyta żyje. Teraz przynajmniej będziemy mieli miejsce, gdzie zapalimy dla niej znicz. Mam nadzieję, że pozwoli to na skazanie Arkadiusza przez sąd. Siostra miała aparat na zębach. Być może chciał go zerwać, dlatego żuchwa została zniszczona. Mówi Justyna Chudzik, siostra zabitej. Finał sprawy ma miejsce w 2014 roku. Bareja został skazany za zabójstwo Edyty Wieczorek na dożywotnie pozbawienie wolności, pomimo że w sprawie wciąż jest jednak wiele niewyjaśnionych wątków. Uzasadnienie wyroku nie pozostawiało wątpliwości. Sąd nie ma co do winy oskarżonego żadnych wątpliwości, tylko oskarżony miał motyw, by zabić. Nie zamierzał oddać pieniędzy, nie zamierzał brać ślubu. Sąd apelacyjny również utrzymał wyrok w mocy, uzasadniając, że oskarżony zabił młodą, ufającą mu kobietę, przed którą było całe życie. Słuszne i sprawiedliwe jest, by resztę życia spędził w warunkach więziennej izolacji, mówi sędzia Paweł Rysiński z Sądu Apelacyjnego. W 2017 roku Sąd Najwyższy oddalił wniosek o kasację. Edyta poniosła najwyższą cenę z możliwych za swoją miłość. Pokochała złego człowieka. Marzyła o wielkiej miłości, o księciu na białym koniu, który uchyla jej nieba. Jednak w tym wszystkim zapomniała o zachowaniu zdrowego rozsądku. Romantyczne wyznania i czar, jaki otaczał Arkadiusz, uśpiły jej czujność. Edyta nawet przez sekundę nie pomyślała, aby sprawdzić ukochanego, sprawdzić, czy mówi prawdę. Nie wydawało jej się również podejrzane to, że mężczyzna od samego początku zalewał ją gorącym uczuciem i wyznaniem miłości. Była również głucha na rady bliskich, którzy próbowali otworzyć jej oczy. To już wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jest to mój pierwszy podcast, dlatego proszę o wyrozumiałość. Wiem, że zdarzyło mi się kilka potknięć, ale mam nadzieję, że z każdym kolejnym odcinkiem będzie coraz lepiej. Kanał nazywa się Polskie Zbrodnie. Będę opowiadała tutaj tylko i wyłącznie o historiach, które wydarzyły się w naszym kraju. Głównie będą to zbrodnie popełnione z miłości, ponieważ takie najbardziej mnie interesują. Historia Edyty Wieczorek jest jedną z najbardziej intrygujących mnie spraw, dlatego musiałam opowiedzieć o niej przy naszym pierwszym spotkaniu.
Mam przygotowanych kilka pomysłów na następne odcinki, ale jeśli chcielibyście o jakiejś sprawie usłyszeć szczególnie, to chętnie posłucham i się zainspiruję. Do usłyszenia i uważajcie na siebie. Thank you.